Cześć, w temacie sprzętu filmowego zrobimy sobie na razie przerwę, ponieważ pora wrócić do słuchawek. Ostatnio akurat testowałem odpowiedź Creative w budżecie 300 zł, także jeśli jesteście ciekawi, ile potrafią słuchawki Creative Outlier AirSport, to zapraszam do oglądania. Na minimalistycznym pudełku producent pokazuje kilka cech tych słuchawek, dzięki czemu będę miał co sprawdzać w tym filmie. Czas pracy, o jakim tutaj mowa, to 10 godzin na pojedynczej sesji oraz do 30 godzin przy pełnym wykorzystaniu powerbanku. Poza tym znalazła się tutaj informacja o grafenowych membranach, standardzie wodoszczelności IPX5 i profilu Qualcomma APTX. Wewnątrz opakowania na wierzchu znajduje się plastikowa wytłoczka. W niej znajdziemy powerbank i dwie dokanałowe słuchawki. Schodząc niżej znajdziemy opaskę na nadgarstek, niżej znalazły się dwie pary wymiennych gumek i przewód, w tym przypadku USB typu C, za co plusik dla Creative'a. Na samym spodzie znajdziemy instrukcję obsługi. Przechodząc do tematu powerbanku, muszę przyznać, że ten został wykonany dość solidnie. Chociaż solidnie to może nie jest najlepsze określenie, ponieważ z nim najczęściej będzie nam się kojarzyło masywnie, a ten taki masywny nie jest. Chodzi o to, że jest w miarę w porządku spasowany, nic tu nie lata, nic nie trzeszczy, chociaż ten przy wysuwaniu wydaje taki charakterystyczny dźwięk. Jego zewnętrzna część została wykonana z matowego aluminium. W przypadku wersji Creative Outlier AirSport jest to słabo nasycony kolor niebieski. Na krawędziach tego powerbanku z obu stron wystaje plastikowa wkładka, która będzie się przemieszczać w jego wnętrzu. Na niej producent umieścił port USB typu C i 4 diody. Uważam to rozwiązanie za świetne uniknięcie konieczności umieszczania przycisku w powerbanku. Już tłumaczę, jak to działa. Pierwsza i ostatnia dioda będą wskazywały nam, czy ładują się słuchawki. Druga dioda od lewej to wskaźnik stanu naładowania powerbanku. Zaświeca się przy jego otwarciu. Trzecia dioda od lewej mówi o stanie naładowania powerbanku. Wszystko jest proste i intuicyjne. Wysuwając pudełko, znajdziemy w nim dwie wnęki, a w nich łącza, które będą odpowiadały za komunikację z powerbankiem. Jeśli chodzi o te wnęki, to ich profil został dość dobrze przemyślany. Z jednej strony dobrze utrzymują słuchawki wewnątrz, co wspiera magnes, ale z drugiej strony słuchawki wystają dostatecznie bardzo, żeby łatwo było je wyciągnąć z powerbanku. Także to na plusik. Chociaż muszę przyznać, że miałem tak czasem, że próbując schować słuchawkę do powerbanku, ta nie siadła w nim idealnie, przez co nie połączyła się ze stykami i nie zaczęła ładować. Żeby to naprawić, wystarczy ją po prostu przekręcić w powerbanku, ta się dopasuje i połączy z powerbankiem. W ten sposób wyzwoli ładowanie i wszystko powinno działać w porządku. Powerbank, który dostajemy z tymi słuchawkami, jest dość spory, a właściwie to jest dość długi i smukły, przez co nie będzie w ogóle sprawiał żadnych problemów przy noszeniu w kieszeni. Przy czym jego rozmiar dość mnie zdziwił, ponieważ wydawało mi się, że powinna się tu zmieścić nieco większa bateria, ponieważ ta, która się tutaj znalazła, pozwoli nam naładować słuchawki od 0 do 100 około 3 razy. Oczywiście zakładając, że w powerbanku przy ładowaniu znajdują się w pełni rozładowane słuchawki, no bo w innym przypadku to wiadomo, że będzie po prostu tych ładowań więcej. Słuchawki te ważą 5 plus 5 gram, a to oznacza, że jako zestaw ważą zaledwie 2 gramy więcej niż Redmi AirDotsy. Te pomimo tego, że wzbudzają dość spore kontrowersje, to chyba nikt nie ujmie im tego, że bardzo dobrze układają się w uchu i utrzymują swoją pozycję. Muszę przyznać, że Redmi AirDotsy dotychczas były tymi słuchawkami, które najlepiej układały się w moich uszach. Natomiast w tej walce Creative również jest twardym zawodnikiem, ponieważ pomimo większego fizycznego rozmiaru słuchawki, utrzymanie w uchu było bardzo podobne i oceniam je bardzo dobrze. Creative zastosował dość podobny wygląd jak JBL Free, jednak moje odczucia są zupełnie inne niż w przypadku odpowiedzi JBL-a, przy których narzekałem na ból uszu i złe rozłożenie ciężaru słuchawki w uchu. Słuchawki Creative'a składają się z trzech segmentów. Pierwszy z nich to segment douszny, wyżej znajduje się nasadka, a na topie umieszczony został przycisk. Pierwszy segment, który umieszczony będzie w uchu, na swoim spodzie posiada dodatkową płytkę z magnesem i stykami służącymi do komunikacji. Na tym segmencie znalazło się oznaczenie prawej i lewej słuchawki. Drugi segment, nasadka, za którą będziemy chwytać słuchawkę wyciągając z powerbanku i analogicznie przy jej pomocy będziemy układać słuchawkę w uchu. Cała słuchawka wykonana została z matowego, śliskiego polimeru. Ten nie łapie zabrudzeń, aż tak jak chińskie słuchawki. Natomiast zostają na nim bardzo dobrze widoczne odciski palców. I na końcu przycisk. Ten, podobnie jak w odpowiedzi JBL-a, otoczony został pierścieniem LED rozproszonym dyfuzorem, który podświetla dookoła. I muszę przyznać, że przycisk będzie tutaj niestety wadą tych słuchawek. Ja osobiście jestem fanem touchpadów. Czemu? Już tłumaczę. Przyciski musimy fizycznie wcisnąć, co daje nam dwa warianty. Przy źle zrobionych słuchawkach wciskamy sobie słuchawkę do ucha, wywierając nieprzyjemne uczucie w uchu, wynikające ze zwiększonego ciśnienia. Na
Natomiast przy dobrze zrobionych słuchawkach naciskamy sobie na ucho. Na szczęście Creative zrobiło to dobrze i korzystając z przycisku nie wciskamy sobie słuchawki głębiej w ucho. Natomiast nadal musimy go wcisnąć, czego w touchpadach po prostu nie ma. Wewnątrz słuchawki skrywają grafenowe membrany o średnicy 5,6 mm. Pasmo przenoszenia tego headsetu to od 20 do 20 000 Hz. Kodek zastosowany przez producenta to APTX. Wracając jeszcze na chwilę do przycisku. Pierścień LED-owy, w jaki te słuchawki zostały wyposażone, jest dobrze widoczny przy dziennym oświetleniu. Natomiast w ostrym słońcu robi się nieco gorzej, chociaż nadal da się to odróżnić. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba we wszystkich recenzjach słuchawek na moim kanale narzekam na jedną i tą samą rzecz. Mianowicie chodzi o tą diodę, która jest przeważnie robiona w taki sposób, żeby była widoczna w jasnym otoczeniu. Natomiast problem robi się wtedy, kiedy otoczenie robi się nieco ciemniejsze, kiedy już po zmroku chcemy obejrzeć sobie YouTube'a czy coś takiego i nagle okazuje się, że ta dioda sygnalizująca stany słuchawek rozświetla całe pomieszczenie czerwonym czy niebieskim kolorem. Co mi osobiście dość przeszkadza w oglądaniu filmów i nie wiem jak was, ale mnie to dość rozprasza. Możecie napisać o tym w komentarzu, co wy sądzicie o tego typu rozwiązaniach. No okej, tak się dzieje w większości słuchawek, ale nie tutaj. No i tutaj Creative wykonał jeden super ruch. Mianowicie, kiedy w słuchawkach zaczyna odtwarzać się dźwięk, LEDy się wyłączają. Niby tak niewiele, a jednak tak wiele, ponieważ nie przeszkadza mi to w ogóle przy oglądaniu filmów. A tak właściwie to uważam, że to jest świetne rozwiązanie i zastanawia mnie, czemu nie ma tego w innych słuchawkach. Oczywiście, kiedy ścieżka audio zostanie zatrzymana, LEDy z powrotem się włączą. I niestety, ale tutaj w tej beczce miodu znalazła się również łyżka dziegciu, ponieważ LEDy, w odróżnieniu od muzyki, zdarza im się rozsynchronizować. To znaczy tyle, że nie spotkałem się z tym jeszcze ani razu, żeby rozjechał mi się lewy z prawym kanałem audio. Natomiast LEDy już tak. Zdarzyła mi się już taka sytuacja, kiedy w nocy musiałem oderwać się od oglądania filmów, zatrzymać player i wstać. I w tej sytuacji to było dla mnie dość dziwne uczucie, ponieważ z lewej strony słuchawka migotała w innym kolorze niż z prawej, to znaczy były naprzemiennie kolory czerwony i niebieski, co dało mi dość dziwne odczucia. Przycisk ten wykorzystamy do włączenia słuchawek, kiedy te wyłączą się z powodu braku aktywności, ponieważ te będą włączały się automatycznie przy samym wysunięciu powerbanku. Creative rozwiązało to nieco inaczej niż inni producenci. Przeważnie w innych przypadkach słuchawki włączają się przy wyjęciu z powerbanku. W przypadku singapurskiego producenta słuchawki włączają się przy samym otwarciu powerbanku, dzięki czemu powstaje takie wrażenie, jakby te były włączone ciągle, bo zanim je wyciągniemy z futerału, te przeważnie zdążyły się włączyć i połączyć z telefonem, o ile wcześniej mieliście włączone Bluetooth. Na mnie zrobiło to wrażenie. Pierwsze łączenie z tymi słuchawkami to samo co zawsze. Wkładacie słuchawki do powerbanku, wyciągacie je, te się włączają i pokazują jako dostępne do pierwszego sparowania. Wtedy w telefonie wystarczy wybrać Creative Outlier AirSport R lub L. I to wszystko. To, czy połączycie się z prawą czy lewą słuchawką, tak naprawdę zależne jest od tego, która włączy się pierwsza. Potem te samodzielnie się połączą. No okej, powiedziałem wcześniej, że nie rozjeżdża mi się kanał lewy i prawy, natomiast nie mogę tego powiedzieć o połączeniu między telefonem a słuchawkami. To znaczy, opóźnienie było bardzo delikatne. Kiedy oglądałem filmy na YouTubie, w większości przypadków mi to nawet nie przeszkadzało, natomiast kiedy skupiałem się na ruchu ust osoby prowadzącej materiał, już byłem w stanie zauważyć lekkie opóźnienie. Także nie wiem, jeśli ktoś przywiązuje bardzo dużą uwagę do tematu opóźnień, to może mu to przeszkadzać, chociaż nie zapominajmy też o tym, że nawet przy lekko odczuwalnym opóźnieniu dalej można swobodnie oglądać filmy z lektorem i tego typu produkcje, w których ta synchronizacja nie ma aż tak dużego znaczenia. Teraz trochę o wadach modułu Bluetooth. W słuchawkach Creative Outlier AirSport nie spotkałem się z sterczeniem modułu Bluetooth, natomiast czasami przy niższych głośnościach audio niestety, ale słyszalny jest delikatny szum. Mi osobiście nie przeszkadzał, bo to słychać w praktycznych wyciszeniach. Natomiast zdaję sobie sprawę tego, że niektórych może to drażnić. Jeszcze jedną wadą, z jaką się spotkałem, były takie przerwania. Spotkało mnie to może 3-4 razy, że dźwięk po prostu się urywał. Wyglądało to tak, że przy ruszeniu głową te przerywały, natomiast nie jest to nagminne. Przez miesiąc zdarzyło mi się to dosłownie parę razy, chociaż tutaj mogły na to wpłynąć zewnętrzne zakłócenia, bo to było niezależne od dystansu pracy, bo w innych sytuacjach mogłem się odsunąć nawet o 8-9 metrów od źródła dźwięku i słuchawki grały bez przerwań. Teraz może trochę o sterowaniu, ponieważ muszę przyznać, że są to pierwsze aż tak dobrze zaopatrzone słuchawki dokanałowe, z jakimi ja mam do czynienia. Producent zawarł tutaj dosłownie wszystko, co uznałbym za potrzebne. Dla pojedynczego kliknięcia zatrzymamy lub wznowimy muzykę. Dla dwukliku, jeśli włączona jest muzyka, to przejdziemy do kolejnego lub poprzedniego filmu. Natomiast jeśli muzyka jest wyłączona, wtedy dwuklik aktywuje asystenta głosowego. Przytrzymując przycisk będziemy regulować głośność. Lewą słuchawką ściszać, a prawą podgłaśniać. Stopień skoku na takt ściszania i podgłośniania to 6%. W
filmie o słuchawkach JBL Atune 500 wypowiedziałem się o tym sposobie regulacji głośności dosyć negatywnie, ze względu na precyzję takiej regulacji. Natomiast tutaj muszę bronić słuchawek Creativa, ponieważ pomiędzy skokami głośności odstęp jest dość mały, a czas wystarczająco długi, żeby wygodnie sobie doregulować głośność. Duży plus za to. Swoją drogą, obejrzałeś już całkiem sporą część filmu, więc chyba cię zainteresował, co nie? To chyba dobry moment, żeby zasubskrybować kanał. Już? Okej. Teraz może trochę o czasach. Naładowanie powerbanku zajmie nam około 3 godzin. W zamian za to ten pozwoli nam naładować słuchawki około 4 razy. Ale wcześniej mówiłem o 3 razach. Skąd ta różnica? Ponieważ w tym przypadku zakładamy, że pierwsze ładowanie słuchawek wykonujemy z ładowaniem powerbanku. W temacie czasu ładowania słuchawek producent mówi tutaj o czasie między godziną a dwiema. W moich testach naładowanie słuchawek zajęło powerbankowi około 70 minut, czyli nieco ponad godzinę. Rozładowanie słuchawek zajmuje już nieco dłużej. Testowałem to w dwóch wariantach. Jeden obiektywny, a drugi subiektywny. Obiektywnie ustawiłem głośność na maksimum i odtwarzałem tą samą playlistę, którą testowałem wszystkie słuchawki. W tym teście Creative Outlier AirSport odtworzyły ciągiem muzykę przez średnio 6,5 godziny. Uważam to za całkiem dobry wynik, pokazuje to, że ich możliwości są dość spore. Dlatego w drugim teście ustawiłem głośność pod siebie, tak jak przeważnie słucham muzyki. W przypadku tego headsetu w głośności optymalnej słuchawki te działały 8 godzin. Dla porównania producent podaje czas pracy tych słuchawek na pojedynczym ładowaniu jako 10 godzin. Natomiast różnica ta najpewniej wynika z tego, że producent przyjął optymalną głośność słuchania, inną niż ja ustawiłem pod siebie. Mimo wszystko w moim teście słuchawkom tym nie udało się dobić do 10 godzin. Było o budowie, było o Bluetooth, było o czasach ładowania i rozładowywania. Myślę, że to pora przejść do czwartego etapu, czyli wygody korzystania. Już wcześniej przemyciłem trochę swoich opinii odnośnie korzystania z tych słuchawek. Jeśli mam być szczery, to z testowanych dotychczas słuchawek, te były drugim najlepszym w kwestii dopasowywania się do mojego ucha. Niska waga słuchawki jest tutaj silnym graczem. Mogę w tych słuchawkach słuchać muzyki godzinę czy dwie bez dyskomfortu w uchu. Natomiast sprawdziłem to podczas wykonywania ćwiczeń w domu i tutaj te słuchawki potwierdziły moje wcześniejsze doświadczenia. Utrzymywanie w uchu rewelacyjne. Jeśli chodzi o utrzymanie słuchawek w uchu, to w tym przypadku wypada to naprawdę bardzo dobrze, zresztą mówiłem już o tym wcześniej. Przeważnie dla słuchawek najcięższym testem jest spojrzenie głową w dół albo wykonywanie ruchów żuchwą, natomiast w tym przypadku nie wpłynęło to ani trochę na stabilność utrzymania słuchawek w moich uszach i te nawet się nie poluzowały. Jeśli chodzi o odcięcie od dźwięków tła, przy słuchawkach Creative Outlier AirSport było średnie. To znaczy, przy wyłączonej muzyce mogłem swobodnie prowadzić rozmowę, mając je w uszach. Jeśli chodzi o jakość mikrofonu, muszę przyznać, że zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie, kiedy nagrywam mikrofon wbudowany w słuchawkach za pośrednictwem laptopa czy komputera, jakość jest zdecydowanie lepsza niż podczas połączeń. Dlatego od tego filmu będę podawał wam dwie próbki dla tego samego mikrofonu. W sytuacji, kiedy nagrywałem je programem na laptopie i w sytuacji, kiedy przechwyciłem dźwięk. Taki, jaki był słyszalny w moim telefonie. Posłuchajcie. Raz, dwa. Okej, w tym momencie słyszycie audio nagrane podczas rozmowy telefonicznej. W tym momencie słyszycie dźwięk ze słuchawek Creative Outlier AirSport przechwycony przez laptopa. Jak go oceniacie? Dajcie znać. Sekcja komentarzy pozostaje do waszej dyspozycji, a także możecie zagłosować sobie w ankiecie w prawym górnym rogu ekranu. I teraz na końcu parę słów o jakości samego dźwięku. Creative Outlier AirSport były póki co najlepszymi słuchawkami, jakie miałem okazję testować pod kątem jakości dźwięku. Dobry, ale nie chamski bas. Uważam, że to, z czym spotkałem się tutaj, było o wiele lepsze niż przykładowo w odpowiedzi JBL-a. Podsumowując słuchawki Creative Outlier AirSport, muszę pochwalić tego producenta za zrobienie wzorowego powerbanku i dobrego produktu w dobrych pieniądzach, ponieważ uważam, że w tych słuchawkach znajdziemy wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od słuchawek za 300 zł. Za te pieniądze osobiście muszę powiedzieć, że polecam te słuchawki. Chociaż zanim zdecydujecie się na zakup, nie zapominajmy również o ciężko chodzącym przycisku, no i delikatnym opóźnieniu sygnału Bluetooth. Tymczasem, jeśli materiał wam się spodobał, to zapraszam was do subskrybowania, oceniania i komentowania. Hej!